Szkole Wyższej imienia Pawła Włodkowica w Płocku odbyła się w dniach 20-21 października konferencja naukowa na temat współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Organizatorami konferencji byli Wydział Zarządzania Szkoły Wyższej imienia Pawła Włodkowica w Płocku oraz redakcja pisma Humanizacja Pracy, które w przyszłym roku obchodzić będzie 45-lecie swojego istnienia. Uczestników konferencji powitał rektor Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany inżynier Zbigniew Kruszewski. Tak się składa w współczesnym świecie, i na pewno Państwo podzielicie, ja bardzo się tym zajmuję pedagogiką, że coraz bardziej chcemy sięgać do mózgu, coraz bardziej prace, które wymagają wysokiej kwalifikacji, a więc mózgu coraz większą wywołuje napięcie. Pedagodzy również zaczynają się zajmować kognitywistyką, a więc jak od razu wejść do mózgu i tam w mózgu coś kombinować i zmienia się popatrzenie na pedagogikę, żeby przezgrzewanie. Sądzę, że mówiąc, że zawody wymagające wysokich kwalifikacji mają szansę rozwoju, no to znowuż to jest to wypalenie. Znowuż jesteśmy przy intensywnej pracy naszego umysłu. Zresztą cała informatyka, która się, a więc bo tak na informatykę często patrzymy, no tam coś wybrać i wystukać na klawiszach, no ale najpierw ktoś musiał napisać te programy, które były bardzo znowu złożone, bardzo były one skomplikowane. I stąd temat, który podejmujecie dzisiaj, czy poddajecie Państwo pod dyskusję, no uważam, że jest ze wszech miar potrzebny i ze wszech miar wyniki jego, czy tej dyskusji są oczekiwane przez środowiska. W dodatku, no, że obserwujemy też, że świat się zaczyna tak dość mocno kiwać, no chociażby tydzień temu protesty młodych ludzi. Teraz nie wiemy, czy te protesty, oni oczywiście protestowali, bo nie mają pracy, ale czy oni są przygotowani do tej intensywnej pracy umysłowej, czy raczej do tej takiej pracy prostej. Raczej każdy oczekuje dzisiaj tej pracy bardziej złożonej, bardziej umysłowej. Z drugiej strony my, Polska, możemy powiedzieć, że jesteśmy takim poligonem trochę doświadczalnym, bo te wszystkie zachodnie korporacje, które przychodzą tutaj do nas, no to właśnie tych naszych młodych Polaków chcą tak wyssać. No, ja wiem, że ci młodzi ludzie pracują po 10, po 11 i 12 godzin. Więc życząc Państwu ciekawych wniosków, ciekawych spostrzeżeń, również życzę miłego pobytu w Płocku. Wiem, że Państwo jesteście z noclegiem, a więc również rozumiem, że jakiś jest program też zapewniony, atrakcyjny. Więc wszelkiego dobrego tutaj w naszym mieście. W ostatnich latach problemem większości gospodarek krajów wysoko rozwiniętych stało się wypalenie zawodowe. Zjawisko to dotyka głównie pracowników młodych, dobrze wykształconych, pracujących na dobrze płatnych stanowiskach. W ostatnim czasie również w naszym kraju problem został dostrzeżony i doczekał się debaty na szczeblu rządowym. Organizatorzy konferencji chcieli wpisać się w tę debatę, przybliżając jednocześnie wiedzę dotyczącą tego aktualnego problemu. Uczestnicy konferencji podjęli następującą problematykę. Warunki pracy w organizacjach przesłankami wypalenia zawodowego, specyfika wypalenia zawodowego w małych i średnich firmach, humanizacja pracy przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, menedżer liniowy zarządzający kompetencjami zawodowymi w firmie, zarządzanie zadaniami w organizacji ku interesującej i bezpiecznej pracy, motywacja pracownicza, przyczyny niskiej efektywności, depersonalizacja w organizacji powodem wykluczeń i wypalenia zawodowego, konsekwencje wypalenia zawodowego dla marki firmy, powrót z wykluczeń i wypalenia, rola menedżera liniowego, komórka personalna w rozpoznawaniu symptomów wypalenia zawodowego. W skład Rady Programowej konferencji wchodzili profesor dr habilitowany Waldemar Bańka, Szkoła Wyższa imienia Pawła Włodkowica w Płocku, profesor nadzwyczajny dr habilitowany inżynier Zbigniew Kruszewski, Szkoła Wyższa imienia Pawła Włodkowica w Płocku, rektor tej uczelni,
Profesor doktor habilitowana Danuta Walczak-Durej, Uniwersytet Łódzki, redaktor naczelna pisma Humanizacja Pracy. Profesor doktor habilitowany Kazimierz Doktor, Uniwersytet Łódzki. Profesor doktor habilitowany Jan Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Profesor doktor habilitowany Lesław Haber, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Profesor doktor habilitowany Augustyn Wajda, Szkoła Wyższa imienia Pawła Włodkowica w Płocku. Doktor Zdzisław Sirojcz, Uczelnia Warszawska imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Docent doktor Kazimierz Waluch, Szkoła Wyższa imienia Pawła Włodkowica w Płocku. I doktor Joanna Koprowicz, Szkoła Wyższa imienia Pawła Włodkowica w Płocku. Efektem konferencji będzie specjalne wydawnictwo, które zawierać będzie treść wygłoszonych referatów i prezentacji.